Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami perełka dla fanów gier turowych, strategicznych, ale nie tylko, do tytułu nazwanego Massive Chalice, czyli w prostym tłumaczeniu, powiedzmy, masywny puchar, taki do picia, no dobra, okej. Do tej gry po prostu podchodziłem bardzo sceptycznie. Sądziłem, że będzie to kolejna turówka podrabiająca klasyczne tytuły. Ku mojemu zaskoczeniu, Massive Chalice, studia Double Fun, to mieszanka gry turowej, odrobiny strategii, szczypta RPGa, moi drodzy, a nawet Simsów czy gry o tron. Wyobraźcie sobie, że wcielacie się w rolę władcy, który zarządza włościami. Fabularnie staramy się obronić nasze królestwo przed czymś na kształt spaczenia, jednak fabuła w tej grze to doprawdy sprawa poboczna, może nie licząc dwóch jakby bogów, kobiety i mężczyzny, którzy doradzają i komentują nasze poczynania. Na naszych ziemiach rozwijają się rody, które wysyłają swoich synów i córki do walki w imię obrony prowincji przed tym spaczonym złem. Mimo tego, najważniejsze jest tutaj utrzymać ród. Tak, ród, a konkretnie nawet kilka lub więcej rodów, drzew genealogicznych, linii krwi, no potężnych klanów. Nasi bohaterowie w grze, postacie, które biorą udział w bitwach, mają swoje cechy charakteru, elementy zależne bardzo mocno, uwaga, od ich wieku oraz linii krwi. Teraz wyobraźcie sobie takiego XCOM-a albo inną grę turową, gdzie mamy bohaterów, którzy zmieniają się nie do poznania wraz z upływem czasu. Dla przykładu, budujemy twierdzę na jednym z regionów, gildię nauczycieli albo gildię naukową, chociaż najlepszym przykładem będzie tutaj twierdza. Na tronie jako regenta tego regionu, władcę, namiestnika ustawiamy 30-letnią osobę, dopisujemy tej osobie partnera lub partnerkę, no i z czasem będą dorabiać się oczywiście dzieci, mniejszej albo większej gromadki. Te dzieci pod okiem trenera z gildii nauczycieli powoli zdobywają umiejętności. Każda taka twierdza to właśnie inny, osobny ród. Zauważmy też, że mamy taką jakby linię czasu u góry, widzimy kto kiedy się urodził, jakie wydarzenia mają miejsce, kto zmarł i tak dalej. Wiek wpływa tutaj na wszystko. Młodzi na przykład mają zwiększoną siłę oczywiście oraz punkty zdrowia. Starsi mają zwiększoną inteligencję oraz trudniej na przykład wpadają w panikę albo spadają im statystyki podczas walki, kiedy ktoś zginie. Młodych lepiej czynić regentami, przypisywać im partnerów, no wiadomo czemu. Starszych lepiej czynić trenerami albo wysyłać na przykład do gildii naukowej. Warto jednak wspomnieć, że bohaterowie wysłani do tej gildii naukowej zostają tam do śmierci i zrywają wszelkie więzy ze swoim klanem czy rodem. Nie da się ich po prostu jakby z powrotem wciągnąć w grę. Oczywiście jak to w większości turówek bywa, tak i tutaj mamy wyposażenie. No, moi drodzy, niestety w nieco mniej rozbudowany sposób niż zazwyczaj, bo wynajdując na przykład zbroję, nagle wszyscy ją mają założoną, no ale cóż, ja wolałbym taki standardowy system ekwipunku, jaki był na przykład w XCOMie. Fajne jest to, że umiejętności typowe dla jednych rodów mogą mieszać się z umiejętnościami typowymi dla drugich rodów. Również, jeżeli ożenimy dwoje wysokopoziomowych ludzi, że tak powiem, to ich dzieci będą dużo bardziej rozwinięte, niż gdybyśmy ożenili dwoje pierwszopoziomowców. Jeżeli chodzi o walki turowe, system rozwiązano w podobny sposób, jak to ma miejsce w XCOMie z 2012 czy tam 2013 roku. Gdy dochodzi do ataku, mamy opcje do wyboru, a w tych, których nie wybierzemy, rośnie te jakby skażenie czy tam spaczenie ujęte w fabule. Warto zaznaczyć, że jeżeli nasz bohater na przykład oberwie w bitwie, to traci doświadczenie. Może nawet cofnąć się o poziom w rozwoju. Oczywiście jak każda gra, taki Massive Chalice ma swoje wady. Przede wszystkim cena w stosunku do treści gry. Mamy bardzo mało klas postaci oraz mało mapek czy scenariuszy, jakby lokacji, zaledwie kilka rodzajów. To twórcy wybitnie muszą tutaj poprawić. Również problem jest w celności, w systemie, w mechanice celności, jaka no, jest obliczana przez grę. Czasami mamy na przykład 50% szansy na trafienie przeciwnika z 10 pól i również 50% stojąc twarzą w twarz z tym samym przeciwnikiem. Ogólnie mówiąc, system starzenia się, linie krwi, rody, umiejętności, genetyczne dziedziczenie tych umiejętności w tej grze i tak dalej, to jest naprawdę jeden z najoryginalniejszych pomysłów, jakie widziałem w strategiach czy w grach turowych w ciągu ostatnich wielu lat.
trzeba kombinować, by nie połączyć na przykład kogoś z, nie wiem, chorobami serca z kimś, kto lubi sobie wypić, bo to będzie kończyło się tym, że koleś nam wykituje w wieku 40 lat. Cena trochę odstrasza, bo za grę w wersji wczesnego dostępu, która ma naprawdę świetny, ale niewykorzystany pomysł, zapłacić musimy blisko 30 euro. Cóż, dla mnie ta gra jest naprawdę fajną produkcją, którą warto obserwować na Steamie, którą warto dodać sobie gdzieś do ulubionych czy zapisać. No jest to produkcja po prostu fajna, jednak pomysł jeszcze nie jest do końca wykonany tak, jak być powinien. No cóż, tyle.